za jeden dołek. Taką buteleczkę w lesie żeśmy na pniu znaleźli. Trucizna. Jest na tym zje? Jaki złomek. Sobotni wypad na wykopeczki. Zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Dzisiaj sobie zabrałem takich trzech kumpli, których spotkałem po drodze. Jeszcze jednego nie ma. Co? Aha, no nie, jest ja, ty, ten i tamten. I ruszamy w teren. Zobaczymy, co się wykopie. O, tutaj jeszcze gość coś montuje na szybkie sportowe wdzianko, bo on będzie biegał szybko dzisiaj. Wykrywacze. Dobra, ruszamy w terenie jakiś. Oby nam się powiodło. To takie świąteczne wykopeczki. Pierwszy sygnalik. Zobaczymy, co tu będzie. Taki jakiś przeskakujący. Słoneczko ładnie zaczyna świecić. Tutaj obywatel to się kopie. Pokażcie, sprawdzimy. Czekaj, bo mi zakłócasz swoim. O! I tutaj legend wam powie, że jest coś z żelaza. Coś żelaznego. Legend prawdę ci powie. I co tu my mamy? Dziwną rzecz. No. Co to może być, to nie wiem. No, jakiś. Może być, wiesz od czego? Od namiotu. Nie, gdzie od namiotu? No. To prędzej będzie jakiś miecz, jakieś coś szpiczaste. Może nie miecza, nóż, nie wiem. Albo szabla. Bo tutaj była bitwa jakaś. Się wywiązała kiedyś tam. Zobaczymy, co będzie. Tam kumple kopią, chodzą. A tutaj coś kumpel namierzył. Co? Co namierzyłeś? A pa, co ja znalazłem? Co to może być? Jakiś ostrzel, nie? No. Muszę się pokazać. Taki, ale taki ostrzel, nie? Stary żelastwo. No. Może być jakaś ta od noża, od jakiejś szabelki, mieczy. Taki sztylecik jakby, sztylet, nie? Coś takiego, no. Ale zakończone. No. Opie. Albo tu się nabijało, a tu coś było. Nie. No. Fajnie. Zobaczymy. Cześć. Kumpel coś tam namierzył. Sprawdźmy go. Przypadał taki leciutki śnieżek, przypruszył. Ale podejrzewam, że za chwilę stopnieje, bo my z rana jesteśmy. Żelazny jakiś. Ale ziemia jak masełko. No, mięciusieńka. Spójrzmy, co tutaj było coś zostanie tutaj namierzone. Jakiś skarbik. Jak mówi pismo, co zostało zakopane, będzie wykopane. Może tu gdzieś namierzyłeś? Może być, że coś takiego. Czekaj, ja ci sprawdzę swoim. Tutaj? Tu masz to coś. Pocisk. Kolcok tak zwany. Grot. Mały pocisk kolcowy. Moneta? Tam kumpel mówi, że jakąś... On z kieszeni wyciągnął. Monetkę, czy tam klamerkę znalazł. Nie, może tam być coś głęboko i dlatego ci tak. Jest jakieś żelazło. A pokaż, ja to sprawdzę swoim. No, czekaj, sekundkę. O, chłopie. Co? Ładny sygnał. No. 65, coś takiego. Zobaczymy, co to było.
piękny sygnał nie znaczy, że coś jest. No, no, nie miła, nie już się witał z gąską, a tu korek. O, jaki ładny? Złoty, no. W tej bryłce? Czy gdzieś spadło coś? Pokażę swój, bo ten musi sobie kupić, Stasiu, jednak no inny. Właśnie. Czekaj. Pokaż. To są szczęśliwe łopie. A łopaty się nie przykleiło? No się patrzę. Tu. Coś może. A zaś pocisk, patrz. Pocisk? No. No. Jest, to się tu działo, jakieś strzały wojenne. Jednak Garrett to Garrett, dropy. Oryginał. No. Nie jakaś tam... Trzeba przyznać, że tak. Pipidóweczka, pokaż tą. Kolor ma ładny. G-pointer, jak się zgubi go, to można znaleźć szybko. Ale w rzeczywistości, no, znajdzie się, ale... Kumpel zgubił Garretta, jak ktoś chce, to może znaleźć go, bo jest zgubiony w lesie. Nie będzie, nie powiemy gdzie. Ale baterię oddaj. Wrócę tam i poszukam. No wiem, a bo ty masz moją baterię jeszcze. Ja mam dla ciebie, to ci dam. Nie, no żartuję przecież. To nie mam, mam, trzymaj. Ja ci dam. Coś tu chodzę. Tam kumpel chodzi. Szuka, grzebie. Mówi, że coś tam chyba znalazł. Nie, bo on ma taki wielki wór na plecy. O. On ma tutaj, żeby jelenia schować. Na jelenia. Na jelonka. Ja ci zaraz dam. O. Jakieś dziadostwo. Dziadostwo jakieś. O, tam kumpel znalazł monetkę. Trzeba iść. Pokaż. Ale nasza teraz jest współczesna bardziej. Będziesz miał na święta. No właśnie, jeszcze takiegoś. Albo boratynka. Nie. Nie? Orzełek. Orzełek? No. Nie reszka. Reszkę znalazł kolega. Jest. Grosik. Jeden grosik na szczęście. Jaki? Ale polski? Jeden grosz. W lesie. Grzybia zgubił. Jeszcze trochę się wróci wycieczka. Wycieczka się wróci, nie? Kolega coś udaje, że znalazł. Zobaczymy, co on tam znalazł. Mam nadzieję, że może być monetka. Ale zobaczymy. On se nagrywa z GoPro Pro. Ty, co ty masz za jakąś taką dziwną łopatę? Robiona, łapka. Tutaj wszyscy patrzą, co za znalazisko będzie. Gdzie takie świąteczne wykopeczki? Bardziej weekendowo. Jemu nie pika, bo ma wyłączone. Na wibrację udaje, że tam coś ma. I mówiłem, że to dziadowska łopatka. Jest znalezisko? Czy kolcok? Pod korzeniami. Chyba głębiej. No. O. No. Gdyby cię nie złamała tylko. Co ty taką masz ją długą? Taką co zrobiłeś? No. Taką, bo akurat mi się do plecaka. Łopatka obronna. Do plecaka mu się nie wpisała. To co ma do się, kurde? Chyba muszę tutaj kolegę wspomóc swoją łopatą. Wykopałeś? Poczekaj. Ja ci tu pomogę. Zobacz, jak wygląda łopata. Popatrz. A to co to jest? To jest to kamienie. Nie, tu. Może moneczek jakiś. Ale był głęboko. Tu, patrz to. Co to jest? Patrz, nabył. No, kolcok. Ukopali się za takim dziadostwem. Ale patrz, jak głęboko. Dobra.
Tutaj mam jakiś sygnalik. Tam kumpel jeden łazi. Tam gdzieś drugi. A my tu przeszedł jeden kumpel. I zobaczymy, co to będzie. Wykrywasz mi pika, bo blisko położyłem to. Spójrzmy, co to. Jakieś kamienie. Pod kamykiem. Spadło głębiej, zaraz sprawdzimy, co to jest. Spójrzmy. Jest mała monetka. Trzeba o coś ją obetrzeć. Tylko o co ją tu wytrzeć tak fajnie? A szkoda mi o spodnie. Kurde, gdzieś mi spadła. Gdzie ona mi spadła? Kurde, spadła mi gdzieś i teraz... A tutaj jest. Jakaś malutka, no. Nie wiem, co to jest. Zwykle jakiś ogryzeczek. Oczyszczę sobie ją później. Ciekawe. Nie mogę tego namierzyć normalnie. Pewnie jakieś żelazko może będzie. Jakieś kurde, mało konkretne. On ci podchodzi i oszukuje ci. Czekaj, idę po wykrywkę, bo sobie zostawiłem tu. Czekaj. Czekaj, przesuń się. Dobra. To ty tak zakłukasz, że ukasz. W tym miejscu. Przesuń się. Nogę weź. Ale to głęboko w ziemi. Nie, tu jest. Nie. Chyba, żeś drugi sygnał wykrył. Coś malutkiego tu. Jakaś pierdółka to jest. Tu. A pocisk znowu. Nie. Tak? Nie. No, pocisk. Coś takiego jak moje. Pocisk. Tak, to pocisk znowu. Pewno pocisku. Jest, no. A ja taką monetkę znalazłem teraz. Czekaj. Zgubiłem ją? Nie. Takiego ogryzeczka. To jest znalazł starszą monetkę. Taką. No nie, ale taka. No. Ogryzek. No, ale ci powiem, chłopie, nie mogłem wykopać pod kamykiem, chłopie, leżała. Wyście pośniadali się chyba. Jadłeś coś? Pewnie. Kumpel zapomniał rękawiczek. Chciał mi ukraść, ale będę dobry, łaskawy i mu pożyczę swoich. Swoich rękawiczek mu starych pożyczę. Masz. Masz, bo ręce ci kurwa odpadną ci. Nie, szczerze nie jest mi. No nie, no nie opowiadaj, że nie. Ale wolałbym te. Ciesz się, że takie dostaniesz. Cieszę się, że takie dostaniesz. Nie wybrzydzaj mi tu. Jeszcze kurz się kurzy po wykopeczkach. Dobra, idziemy, ruszamy. Łapy by zamarzły. Tam kumpel coś ryje. Tam drugiego.
namierzymy. Schował się za drzewem, udaje, że go nie widać. Ale drzewko piękne. Kolega coś namierzył na leśnej drodze. Trzeba to sprawdzić. Oby była leśna moneta. No. Nadajemy na częstotliwości lasu. No. Co to, panie obywatelu, tu mamy? Proszę. Zasuń się, bo zakłóca się. No. Nic nie wykryjesz. Jeszcze wolimy dalej szukać. Czasu. No. Wszystkie się zakłócają. Wszystkie naraz chyba się zeszły, no. No, a tu coś się wykopał. O, jest. Pokaż. No. Coś mi spadło. O, o. Coś. Źbełko czegoś. Jeszcze niżej. Kuleczka. Widzisz? To samo co ja, no. Taką samą tam. Kulka odszrapnęła. Ale popatrzcie, to zawsze jakieś ślady z pierwszej wojny tutaj się pojawiają w tym miejscu. Tutaj, no nie? No. No. Ślady pierwszowojenne. Pierwszowojenne dalej się. O. Ale ze stabilizacją to chło. Ale powiem wam, że tu wchodzimy w duży. Co? Idziemy. Ale fajny tam na dole jest fajny terenik. No, fajnie. Taką górę żeśmy gdzieś dopadli, nie wiem. Zeszliśmy ze zbocza. Dzisiaj taka sobotnia, świąteczna wyprawa. Przed wigilijnym obżarstwem. Panie Boże, przepraszam Cię za to. Poszukiwanie zaginionego skarbu. Nie skarbu, tylko karpia. Tam kumpel mówi. Tak świątecznie. To nic, dzik jest dziki. To fajnie, dzika złapiemy, upieczemy. Będzie na święta, dziczyzna. Dobra, lecimy na dół. Teraz sobie jest fajnie. To, że nie ma. A dojście do tego to było tą drogą na górze, cośmy stali. Gdzie na górze? Tam. Tamtą górę? Tamtą drogą było dojście tego. No to pójdziemy. Się wróćmy, bo tak to będziemy poniżej tego wyjdziemy. No to przejdziemy się. Ale powiem Ci, że teraz to jest fajnie, bo żaden rowal Cię nie ugryzie. O, nie ma siły. Nie ma kleszczy, znaczy kombinerek. Kleszczy. Kleszczy. Mamy takiego kolegę, co się strasznie boi kleszczy. Łukasz, ale tam się nie zapuszczaj na dół, bo tam musimy iść. Tam. Musimy się trochę wrócić. Leśne wysypisko puszkowe. Puszkowe? Piękny sygnał. Taką buteleczkę w lesie żeśmy na pniu znaleźli. Trucizna. W środku jest jakiś płyn. O. Lepiej nie tykaj tego. Zostaw to. Jestem, co to? Ale ktoś zostawił takie coś. Pomyśl sobie, na pniu. Co to może być? Może zrobił jakiś preparat. Kumpel coś tam kopie. Ryje. Zobaczymy, co tutaj namierzył. Starą monetkę byś chciał, srebrną, sreberkową, namierzyć. Dawaj, to powinieneś kopać, chłopie, w dołku, to powinno się wysypywać z łopaty, chłopie. No nieraz tak jest, ale w lesie to tak, wiesz, ciężko jest bardziej, nie? Czy takie lasy są. Tym bardziej, że dzisiaj to jesteśmy tak na militarnych takich poszukiwaniach. Klamerki jakieś, kopiemy dzisiaj naboje, kolcoki. Kulki od szrapneli. No to ta kulka pewnie. Tak? No. Od szrapnela. No dzisiaj takie. No.
Szrapnelowe. Dziki pointer. Dziki pointer, no. Dziki pointer. Chociaż szamniemy tu coś, kurde, delikatnie. Tutaj sygnał mam, już jakiś wykopałem, ale jeszcze nie wiem co. Tam kumpel coś kopie sobie. Tam jeden poszedł. E kurde, muszę sobie wyciągnąć klimpka. I tutaj mamy sygnał jakiś. Zobaczymy co to będzie. Nic się nie spodziewam, że tu coś będzie. Jest ładne coś, świeci się. Świecące, piękne. Ale to tylko szczepionka na lisa. Chociaż nie. Jakaś blaszka. A. Od puszki, od piwa. I komuś się będzie głowa kiwać. A tam pójdziemy zobaczyć, jeszcze zakopiemy dołeczek. Pyk. Ła. A tu kumpel coś znalazł. Zobaczymy, jakich mówi, że zegarek znalazł. Zegareczek do kamerki. Chyba grzybiarz zgubił w lesie. Zegareczek. Może jakiś ten, japoński. Może jakiś japoński. Albo ruski, poliot. Tutaj też jakiś sygnalik miałem, wykopałem sobie i nie wiem jeszcze. Teraz zobaczymy co to jest. I wskazywało na szczepionkę. Lisią. Co to jest? Kolcok. Dlatego mam rękawiczkę, bo mi się lepiej wsuwa rękę w rękawiczkę. W rękawiczkę mi się lepiej wsuwa, bo w środku się taki polar nie przesuwa. O, tam kumple coś ryją. A ja sobie tutaj ścieżeczką taką idę. O, mamy leśny sygnał. A numerek w leśnym sygnale. Wykopiemy go, co to tu może być. Taki... Podejrzewam, że kolcok. Gdzieś mi się wykrywać stacza. Wykrywaczek wziąć. Leśny sygnał. Dzisiaj marnie z monetkami, bo tutaj teren był taki wojenny niby, ale nie wychodzi nic tak za bardzo. Coś żeśmy wykopali i spójrzmy co to jest. O, gdzieś nam tu spadło.
Wiedziałem. Kawałek kolcoka. Taki teren był wojenny, ale nic nie wychodzi za bardzo takiego ciekawego. Tutaj mam jakiś sygnał. Sygnał jest taki na rzymską monetę albo na złoto. Zobaczmy, co tu będzie. Mięciutka, fajna ziemia. To mi się podoba, taką lubię ziemię. A to tylko łuska zgnieciona, komuś pękła. No, 19. Jaka monetka, czy co bije? Zobaczymy, co teraz tu będzie. Monetka. O, monetka. O tu. Może sreberko? Może być. No, tu to mamy. Plucie starciem. Nie, perelek niestety. Perelek? Chyba tak. A tu ma trochę starszy. No. Starszy perelek. Starszy perelek. Mamy jakiś sygnał jeszcze. Leśny. Co? W leśnym. Nie ma go. On tak przepada, jak się go namierzy. Może wpadł do dziury głębiej. Obywatel coś ma. Ale popatrz, jak... Ty co to jest? Może na wierzchu. A już takie duże? No. Czekaj, czekaj, machnę ci, czekaj. No. Tu. Jest coś tu? Tu. Ja trzeba mu nie rozgarnąć, byś teraz rozszczepał tu. To. Monetka? Ja ale hopie. A monetka strasznie mi się... mocne. Nie, nie, tu. Monetka. Monetka. No. Sreberko? Nie, to będzie te... Srebrna. Nie, sreberko znalazł. Perelaska. No. No. Myślę, że sreberko. A już się witałeś z gąską. Jakąś monetę wykopałem. O, właśnie tu. Gdzie ona jest? Zniknęła? Tu leży. O, tak mi się zdaje. To nie moneta. Coś to? Ja byłem pewien, że to moneta. To nie moneta. Coś mnie oszukało. To byłem pewien, że to monetka. A to te siatki tu są. Ktoś pozakopywał takie siatki, o. Miedziane. Dobra. Tym razem jakąś blaszkę. Chyba to od harmonijki. Sprawdźmy tu, pod tymi krzaczkami. Trzymaj. Podobno srebrna moneta, a nawet kilka. Kamień, co to jest? Butelka, małpka. Nasi tu byli. Srebrniak. Ej. Dobra, tutaj mam jakiś sygnalik. Zobaczymy, co to było. Słuchajcie. Korzeni.
jest, ale głębiej chyba. Ale wichura wieje dzisiaj. Taka zaczęła wiać, że masakra. Chyba się zbliża jakiś cyklon B. Nie mogę wykopać. Wykopałem? Nie. Kurde. Gdzie mi lecisz tam? Głębiej. A nie w tym miejscu w ogóle kopię, co... Co było? Jak śmieć. Jak nam życie. A jednak nie! Nie śmietek! Zobaczmy. Moneciak jakiś. Ale się naryłem. A co za monetka? Nie widzę. Nie wiem, ładna jakaś monetka, ale nic na niej nie widać, muszę ją przetrzeć w śniegu. A dobrze, jakiś taki przyprószył troszeczkę. Spójrzmy, co to jest. Nic nie widać na nim za bardzo. Teraz wykopałem jakiś odłamek niewiadomego pochodzenia. Łazi na dole. Ale dzisiaj to tylko takie drugowojenne, pierwszowojenne jakieś naboje, kulki, kolcoki, nic więcej. Kopię. Dziurę już wykopałem więcej niż cały pinpointer. Nie mogę wykopać. A sygnał. Zobaczymy, co to tam jest na tym dnie. Pewnie jakiś złomek. Co to tam jest? Chyba wykopałem coś. Ale wykopałem. Tylko co? Nie. A już myślałem, że coś pięknego ty... Ale dziura. Nie wiem, co to jest. Tak, jak myślałem, że to moneta taka duża. Tam też ta kumfel coś wykopał. Ładną pięciogroszówkę przedwojenną. A mówi, że pięciogroszówkę przedwojenną wykopał, a ja... A ja takie koło. Nie wiem, czy to nie klamra jakaś taka malutka, ale chociaż nie. Też pewnie ta koninka albo
tak głęboko. I tutaj wykopałem to duże kółeczko, a tu kumpel wyprzedził mnie na mojej trasie i zgarnął jakiegoś tutaj fanta. Zobaczymy, co on tutaj wykopał. Na twojej trasie. Zgarnął mojego fanta na mojej trasie. Szkoda, że nie masz wyłączonego, bo ty na wibracjach chodzisz. Jeszcze głębiej? Moneta? Monetka. Ale jaka ty? Znalazłem. No, jakaś starsza, no. Coś ich starsze, no. Z tych starszych monet. Wyczyścimy ją w domu, to może coś tam będzie na niej widać. No, dobra. Idziemy dalej. A pokaż, co tam wykopałeś. W tym kawałku, w tym śmieciu? O. Co tam jest pięknego? Folia? Widzisz? Nie moneta. Ale mogła być. Mogła, no ja wiem. Widzisz jaki jest zemusik? Wszystkie są dobre wykrywacze. Tak. Tak, opać wszystko. To mogło być złoty. Złoto.